Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z serii Nie samą pracą żyje człowiek. I będziemy mówili dzisiaj o bieganiu, o wspinaczce, o motocyklach i wielu, wielu innych sportach. Co ciekawe, zobrazowanych w jednej osobie. Zapraszam. Dzień dobry Ksieszku, dzień dobry Państwu. Cześć Tomku, cześć hej, hej. wszystkim. Dlaczego dzisiaj w ogóle zaczęliśmy rozmowę z Krzyśkiem? Krzysiek jest takim ciekawym zawodnikiem, który ma kilka pozornie niezwiązanych ze sobą działalności pozazawodowych, czyli takich działalności w wolnym czasie, natomiast one wbrew pozorom są ze sobą powiązane i za chwilkę o nich porozmawiamy. W dużym skrócie będą to motocykle, będzie to fotografia, spinaczka i bieganie. Natomiast na sam koniec zostanie ciekawe wariactwo, któremu Krzysiek od jakiegoś czasu się oddaje, ale to dopiero na końcu. Dobra, Krzyśku, zacznijmy od, od tych motocykli. Najprawdopodobniej twoje motocykle to jest to, co większość motocyklistów lubi najbardziej, czyli tak zwane szlifierki, gdzie odkręcasz manetę do końca i ciśniesz, ile fabryka dała. Zgadłem? Oczywiście, że nie. <laughs> tak coś <laughs> czułem. Tak, coś czułem. To w takim razie powiedz: Jaki rodzaj motocyklizmu kręcicie najbardziej? Okej, okay, no bo tak, to powiedziałem oczywiście, że nie, no bo, bo, bo jednak staram się robić coś takiego zwykle niepopularnego mm -hmm. z różnych powodów. Natomiast, dobra, wracając do, do, te, do tego pytania, co lubię w motocyklach, to większość moich takich motocyklowych zainteresowań bierze się z, z wypraw, wycieczek w terenie mm -hmm. gdzieś tam. W miejscach, gdzie, gdzie to nie ma cywilizacji, nie ma, nie ma ludzi, nie ma, jest taka raczej, raczej przyroda, tak, jakieś, jakieś widoki. I, i coś, coś takiego można określić, co, co określam tym mianem wyprawa. Tak? Więc mhm. dla mnie, dla mnie te, te wyprawy, wycieczki to są związane z motocyklem, którym mogę wrzucić na niego mnóstwo znaczy mnóstwo odpowiednią ilość sprzętu i mogę później. I pewnie dodatkowe paliwo, bo ja pamiętam tak. które, przebitki z Twoich wypraw gdzieś, nie pamiętam, czy to była daleka Mongolia, czy, czy jeszcze jakieś ciekawsze miejsca, gdzie po prostu wiesz, jak okiem sięgnąć. Nie ma nic. Ty mówisz o tych widokach, natomiast ja miałem wrażenie, że fotka, czy tam film, który robiłeś, był, wiesz, no, osadzony w scenarii z gwiezdnych wojen, praktycznie. Wiesz. To tam po prostu nic nie było. Nie? No i teraz, jak rozumiem, stacji benzynowej również nie ma. Tak, tak. No Stacje hmm, benzynowe to w miastach. <laughs> w, pomiędzy są wsie, zwykle w takich miejscach, hmm. i e, w tych wsiach są. Hmm, są punkty z benzyną. O. Czasem trzeba coś tam wiadomo gdzieś pojechać na takim, w takich wsiach, jednak się ludzie mają motocykle, mają czasami jakieś samochody, może jakieś maszyny rolniczej, mhm. więc, więc zwykle tak to się odbywa. No, jest to zwykle poza Unią Europejską, tak? Bo w ogóle przygoda się zaczyna poza Unią, tak naprawdę. Trochę tak to wygląda, mhm. szczególnie na tutaj tym euroazjatyckim kontynencie. Więc, więc to, to, to są takie, takie miejsca już, już naprawdę od, odległe, oddalone, i no nierzadko przekracza to jakieś 200 kilometrów odległości pomiędzy tymi, tymi wsiami, czy 250? Pomiędzy którymi nic nie ma, tak jak mówisz, jest, jest pustka. No i są te krajobrazy, są te drogi, są te, 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 te przygody, i tam, tam, ich, tam ich szukam. Zatrzymaj się na chwilę na słowo, które użyłeś, ale nie wiem, czy celowo, to znaczy drogi. Czy tam faktycznie są drogi? Bo no znowu, patrząc na te twoje materiały, mam wrażenie, że po prostu ustawiacie sobie z chłopakami, wiesz, Azymut i, i ciśniecie do przodu. Tam tych dróg za wiele nie wiedziałem. No, są drogi. Tylko, że to są inne drogi niż u nas. Bo, no bo nasze drogi, to wiesz, no, asfaltowe to wiadomo, ale, ale u nas jest to narysowane na mapie, jest to oznaczone, jest czyjeś pole, le, po lewej, po prawej, tak. Mhm. A, a w takich miejscach jak Kirgistan, jak Mongolia. Ym, czy, czy, czy jakieś, nie wiem nawet Maroko, tak, czy te, takie bardziej cywilizowane afrykańskie kraje. To nierzadko ta, ta droga jest tylko w wyobrażeniu lokalnej społeczności. Mm. I, i, i ta, ta droga jest tak jak krajobraz, ona się zmienia tak? Tak, raz to jest. To właśnie zależy pewnie od pory roku, czy to jest deszczowa, czy sucha. Da. Bo to tutaj, jak rozumiem, nie da się w ogóle tam wjechać, co, co dalej przejechać. To, to na pewno one są sezonowe, one są, one są zmienne, bo, bo na przykład wyleje rzeka, Albo na przykład w tym roku to miejscowi postanowili jeździć z lewej strony góry, a jeździli z prawej, ale, ale teraz nie będą, bo coś tam, nie? owce mhm. pasą. Czy... No i nagle się okazuje, że, że to faktycznie jest ta droga, jest jakaś ścieżka, albo jest jest taka autostrada szutrowa. Autostrada szutrowa polega trochę na tym, znaczy, ja to tak nazywam w głowie, polega to na tym, że tych dróg jest kilkanaście koło siebie. Mhm. Były takie single tracki albo double tracki, takie dwukolejnowe dwu drogi, które. Są obok siebie na szerokości 200, 300, 400 czasem więcej metrów mhm. i one się przecinają w jakiś taki absolutnie udziwiony sposób. Tak? I, no i się jedzie w tą ścieżką, którą masz teraz mhm. fantazję, która mhm. <laughs> wydaje ci się najfajniejsza i, i to jest droga. Tak? I są skrzyżowania, są jakieś od, odgałęzienia. No i tam jest kłopot, bo mm, na nawet dobrych mapach, czyli nie wiem, postsowieckich, dajmy na to, <laughs> nie ma takich skrzyżowań, nie ma takich, takich, takich miejsc, i to już jest taka na, na wyczucie, tak? Jedziemy na Azymot, tak jak mówisz, jedziemy, bo, bo tam chyba widać przełęcz, jedziemy, bo nie wiem, jakiś słup energetyczny hmm. gdzieś tam się jednak trzech zauważył, tak? albo jakaś rzeka, albo coś, i, i, i to już jest taki element. Dojedziemy czy nie dojedziemy? Tak? Hmm. To powiedz mi, jak w ogóle taką trasę planujecie? No bo jak rozumiem jest jakiś moment gdzie siedzicie w domu zanim taka wyprawa się zacznie mówimy jedziemy tam no i tutaj prawda długopis w mapę uderzony jakoś tam tak. trzeba dotrzeć to jest to jest też pewnie logistyka wesoła natomiast no może mniej mniej fascynujący kawałek taki zapleczowy no to jest właśnie jesteście wyobrażam sobie w jakimś miejscu mówię jedziemy tam nie i teraz pokazujesz jakąś górę ale chyba to wcześniej mimo wszystko trzeba jakoś zaplanować no bo czas też nie jest z gumy i tak, wyprawa tak ileś trwa, prawda? No, więc Fajnie by było tak. pewnie dojechać na koniec do jakiegoś miejsca, w którym jakiś transport może was zgarnąć i do domu zawieźć. No dokładnie, dokładnie. To dużo, dużo tego jakby sukcesu tego, tego, że jedziesz trochę taki spokojniejszy i ci się to udaje przejechać to jest spowodowane tym, że siedzisz i robisz to przed mhm. nie? i to, to planowanie użyłeś takiego słowa i to jest takie planowanie, bo no, trzeba to jest. Ja czasami to robię przez rok. No, na zasadzie okay. wiem, że za rok pojadę nie wiem, do Kirgistanu. I nie robię tego, że tam codziennie przez rok ten, tylko tak sobie tu sobie poszytam, w po jakimś forum, poszukam, tutaj sobie poczytam jakiś przewodnik, popatrzę po mapie, zastanowię się, znajdę jakieś fajne zdjęcie na, wiesz, w internecie, gdzie powiem, że o tam chcę być. Nie? I, mhm, I tak mi się nagromadzi x takich punktów w takim wiesz, kraju, w, takim, w takiej trasie. Już Wiem, nie wiem, w jakich miesiącach tam jechać, wiem, e, wiem czego się spodziewać, wiem, wiem, że mapa to nie teren. To <laughs> Czyli to nie, 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 nie zawsze. Czasami jest tak, że są dwie żółte drogi, nie wiem, żółte czy tam czerwone nawet nie, i się okazuje, że jedna jest autostradą, a druga jest taka, że będę dwa, trzy, trzy dni jechał, nie? Mhm. a ta, tą autostradą pojadę przez cztery godziny. Tak, I, i tak jest w, w Tadżykistanie, akurat kiedyś mnie, mnie spotkało, i tak jest to w Gruzji kiedyś było. Więc to też są takie pewne, pewne rzeczy, których no oczywiście nie przygotujesz, ale przygotowujesz ile możesz informacji i rysujesz sobie kółko na mapie, ścieżkę, gdzie byś chciał pojechać, plus jakieś alternatywy, tak? Że mhm. coś się stanie, to co zrobisz, jak możesz wrócić szybciej. Patrzysz, gdzie mogą być stacje benzynowe. No i nie ukrywam, że bardzo dużo informacji jest od ludzi, którzy już tam byli, mhm, bo jednak. Okay. To jest popularne, ludzie tam jeżdżą, ludzie wracają, rzucają te swoje traki. Czasami jak mówię, to. Wrzucają jakieś porady też, co zrobić, gdy. No bo to co mówisz, planujesz, co będzie, gdy coś się stanie? Jak można wcześniej wrócić? No właśnie, co się stanie? Załóżmy, jesteś w tej swojej grupie. W ogóle w jakiej grupie jeździcie? To nie wiem, 100 osób czy ciut więcej? Mniej? Nie. nie, trochę mniej, trochę mniej. To... Tak naprawdę idealna grupa to jest tak 3-5 osób. Okej, okay. no to taka nieduża w sumie. nie? No bo teraz wyobrażam sobie sytuację, że jedziesz gdzieś po tej kamiennej pustyni i ktoś się wyrąbie, nie? złamie sobie ta, nogę. Ta. No albo nawet ta. nie złamie sobie nogi, popsuje motocykl. Co wtedy? I to się dzieje. I to się, powiem ci, dzieje na każdej wyprawie, że jest jakiś, jakiś kłopot. Albo się sprzęt zepsuje, ktoś gumę złapie. Czasami, ktoś sobie coś zrobi, no to no zdarza się, tak? To jednak jest. Jazda w terenie, i, i wiesz, wywalisz się i coś zawsze ci się może zdarzyć. Nie? Więc ym, dlatego ja, minimum trzy osoby powinny jechać. No i no co, no, są takie zasady bezpieczeństwa na yy, takie, takie taktyczne nie? Że, że na, na tu i teraz i takie bardziej strategiczne. Nie? I, I te taktyczne. Ja jestem trochę takim ostrożnym człowiekiem z natury wbrew pozorom i mnie, mnie to zawsze jakoś tak nastraja negatywnie, jak sobie wyobrażę, jak ja miałbym się dostać do szpitala mm -hmm. z takiego Zwłaszcza miejsca. Zwłaszcza w Tadżykistanie czy gdzieś tam. Tak, tak. To, to ja na przykład odległości sobie liczę. Ile dni stąd jest do szpitala? Aha. Jakby mi się coś to stało, to ile czasu będę jechał? Do, będę podróżował, bo to nie jest jazda, ale do szpitala. Nie? Więc tak jest dwa, trzy, czasami, nie? Bo no I to jest ta bezpieczna odległość? Nie, to jest. To nie jest bezpieczna odległość. No, ale wiesz, no, co, co, jest, co jest bezpieczne, tak? No i w Warszawie też, też możesz czekać na karetkę trzy godziny. Tak, no, to prawda. Coś to prawda. tak, wiesz, wiadomo, nie. Więc e, no i. A macie tak, lekarza, wiesz, w ekipie zawsze? Kiedyś był, kiedyś, kiedyś miałem takiego lekarza, zarobiste. To, to było piękne, bo to był wyjazd w ogóle jakiś, jakiś nie wiem, super przypadków i, i, i skończyło się na tym, że ten lekarz wychodził z namiotu wieczorem, jak wszyscy sobie rozbili gdzieś tam daleko i mówił obchód. I robił obchód lekarski. Chodził po każdym, coś tam doradzał, jakieś piguły wydawał, coś zmieniał bo tam się w sumie ludzie złamali. Trzy kości, w sensie trzy osoby sobie coś złamały, o dwie matka. skręciły, jedna miała wstrząsienie mózgu. To co, gdzie jeździć jeździli? Staczne. To było w Mongolii akurat. Mm -hmm. Ale to, to naprawdę był wyjątkowy wyjazd. Yes. Nikt takiego nie pamiętał. No, zdarzyło się. No, wiesz, no i, no i, no i musisz, musisz na siebie uważać, patrzeć, jakby to mówiłem, te strategiczne, taktyczne. Taktycznie musisz cały czas patrzeć na siebie. tak? Musisz się mieć w zasięgu wzroku. Coś się stanie, reagujesz. Tak? Minimum trzy osoby, żeby cię wyciągnąć spod motocykla, bo możesz nie dać rady wstać, nawet no, jak ci nic nie jest. Jak ci się zepsuje sprzęt, to, no to trzeba go scholować. Masz linkę, masz holujesz do najbliższej wsi. We wsi znajdujesz kowala, coś tam naprawiacie, stukacie młoteczkiem, spawacie. Właśnie jak to jest z tą naprawą? Czy to, czy to jest tak, że każdy z was, jak jedzie na tą wyprawę, to przechodzi jakiś kurs mechaniczny, nie wiem, kurs pierwszej pomocy, no bo to są jednak rzeczy, w którymi musicie radzić sobie sami, nie? Jakaś uproszczona A, apteczka, to. podstawowe rzeczy. No, jak już jedziesz, to raczej sobie zaczynasz wyobrażać w głowie, co się może przydać, i raczej każdy na taki kurs idzie, tak? Mhm. E, właśnie mechaniczny no, i tak dalej. No i ja z tego powodu e, w ogóle zacząłem robić mnóstwo kursów mechanicznych i, i mam u siebie, i, mhm. i podróżnicze, i do mojego, specyficznego do motocykla, e, i do innych jakichś wyścigowych rzeczy. Kilka już silników motocyklowych rozburzyłem do po prostu ostatniego elementu i zburzyłem i, i działa, bo nie zostało śrubek nawet za dużo, więc <gadł> <Avenge>, <gadł> trochę jest. niepotrzebne, więc wiesz, masa i w ogóle, więc. No. Pewne rzeczy umiesz zrobić i, i wiesz, znasz swój motocykl, który wiesz, co tam się może zepsuć, co, co, co warto wziąć na zapas. Nie? No i też jest przygotowanie, to co mówiłem. Motocykl musi być bardzo dobrze przygotowany, czyli wszystko to, co możesz wymienić, powinieneś wymienić, zużyć, co się może na wyjeździe, mm. powinieneś mieć wymienione. Powinieneś mieć to przetestowane. Wiesz, jakieś rzeczy związane nie, z bagażem, że bagażnik, ci się nie, jak, żeby ci się nie złamał, to musisz mm -hmm. go wypróbować, nie? musisz pod obciążeniem go wypróbować, bo jak ci się złamie w trakcie. No to trochę no to jest poból, bo, no to Ja, to ja rozumiem, się... że macie dużo ductypa, ale to nie zawsze wystarczy. No, a, a stelaże się łamią, tak? Mm -hmm. To jest, jest problem. I, i, I ty nie zawsze ten stelaż jest z jakiegoś takiego fajnego żelaza, co się pospawa. Czasami jest to aluminium i ten kowal akurat tylko ma taką spawwarkę, radziecką z tymi elektrodami. Dokłada, dokłada inne rzeczy. Ale okej, okay, dobra. Czyli hmm. co, jesteśmy jakoś zabezpieczeni, jesteśmy nauczeni, przygotowani sprzęt, dojeżdżam sobie na ten nasz nocleg I to jest środek. Niczego, prawda? Rozkładasz parę namiotów, no i w ten sposób dzień za dniem się powtarza. A jak powiedz, wygląda sytuacja, w której no, pojawiają się na przykład, a, nie wiem, tubylcy, dzikie zwierzęta i te sprawy. Tak? Zależy oczywiście, w jak bardzo dzikich miejscach śmigasz. Znaczy tak, chcę zdemontować, że to jest tylko pod niebem, bo czasami już ci masz tak dość, jesteś taki brudny i już nie masz rzeczy w ogóle, które możesz założyć na siebie, że idziesz do tego hotelu, robisz tam pranie, i ogólne, wiesz, ogólne zamieszanie z wieszaniem tego na balkonie, <głosy> <głosy> potem cię nienawidzą i tak dalej, ale, ale tak, raczej jest to wiesz na tyle. Z dala, i, i, i te miejsca są na tyle takie no, nasyfne, tak? Te, te mm -hmm. miasta, jest, jest tam brud, jest tam niestety ta cywilizacja polega w tych miejscach na tym, na tym że, jest, że jest brud, i, i, i standard jest o wiele gorszy, niż jakbyś sobie w namiocie swoim spał, więc mm -hmm. okay. to jest z, z wyboru, a nie, że mamy jakąś taką religię. Ja, ja wolę, tak? Bo jest mm -hmm. świeże powietrze, nikt mi nie, nie napierdziela nad duchem jakimiś klaksonami czy coś. No, jasne. no i, i przychodzą czasem tubylcy. nie? I, i właśnie to jest najlepsze. Ci, ci ludzie tam daleko, to jest po prostu, no nie wiem, to są jedni z najfajniejszych ludzi, jakich poznałem, albo najfajniej się zachowujących w danym, mhm. w danym, danym, wiesz, momencie, tak, to, to mogły być dzieci, które ci nagle, wiesz, znikąd się pojawią. Raz mieliśmy, dwójka dzieciaków przyszła, w ogóle w środku niczego, nie wiem, nie wiem mhm. skąd oni tam byli, nic nie było. I w pudełku, takim kartonowym, przynieśli nam, no był chyba królik, Pokazać nam swojego królika. Mhm. Ja to, to mamy takiego królika, oni bo, bo nie, nie było nie po, po rosyjsku nic, po jakimś, nie wiem, tanżysku czy coś tam no, gadali. Nie, nie wiem, współza język, ale wiesz, świetnie się dogadywaliśmy. Oni potem tam wracali, jakieś im, wiesz, poczęstowaliśmy ich, jak mi jakieś coś. No, tak to jest z tymi właśnie ludźmi. Oni przychodzą, są zainteresowani, trochę tam rozmawiacie, mhm. machacie rękami, bo to wiesz, nie zawsze umieją języki, ale nawiązujesz taki, wiesz, kontakt, taki nieturystyczny. Mhm. Oni. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że chcą ci coś sprzedać, że jakoś wiesz, wykorzystać Ciebie jako turystę. Nie jesteś dla nich takim chodzącym bankomatem, jak to jest w tych takich turystycznych miejscach. I, mm -hmm. I nie masz szansę wtedy zobaczyć, nie? Jak ci ludzie żyją, jak oni, wiesz. Super. Działają. Oni są po prostu Państwa. autentycznie zainteresowani tym, co ty robisz i chcą ta, się podzielić ta. tym, co mają. Jak mówisz, przyszli z królikiem. Pierwsza moja myśl, no nie wiem, chcieli wam na pasztet go, bo wiesz, przerobić, ale, ale nie Też to tak myśleliśmy. Pochwa pochwalić się tak, jakby przyszli, popatrz tu mój królik, to nie wiem, tu mój piesek, to mój kotek, ta, pogłaszcz, zobacz, jaki jest fajny. Okej, okay, super. Dobra, słuchaj, zamknijmy na chwilę ten temat takich mega wypraw, bo z tego co wiem, to jednak nie zawsze, nie cały rok jesteś przecież gdzieś niesamowicie daleko i ten ciężki motocykl potrafisz zamienić też na jego lżejszy odpowiednik, <coughs> czyli takie lekkie tak, enduro, czy no właśnie. Do czego ono służy? Czym się różni, wiesz? Czym się różni od tych wypraw? W ogóle na czym polega FAN w porównaniu z tymi wielkimi, dalekimi wyprawami, wiesz? No, hmm. gdzieś bliżej, po, po poligonach na przykład. Hmm. wiesz, czym to się różni? kurczę jest to tak ciężko tłumaczyć komuś, kto tego nie spróbował. E to jest, to jest zupełnie inny rodzaj jazdy, bo na, na wyprawie ty gdzieś tam jedziesz i jesteś taki zmęczony, tak, tak jak masz bieganie długodystansowe, nie? To, jest, mm -hmm. to jest takie zmęczenie. Nie? A w takim enduro to jest sprint. To, to są wiesz? Niby to bieganie i to bieganie, a to są kompletnie, wiesz? Mm -hmm. Inaczej, nie wiem, sportowcy są zbudowani, bo to są zupełnie inne dyscypliny fizyczne. Mm -hmm. tak, samo, tak samo jest w enduro. Enduro jest takim bardzo fizycznym sportem, który. Jak jeździ się w ciężkim terenie, to takiego człowieka, który jeździ raz, nie wiem, na dwa miesiące w ciężkim terenie, to, to, to mnie to z sił ta totalnie wyprówa i, mm -hmm. i, i, i wiesz, i to jest, to, jest, to jest wysiłek, ale to jest ten rodzaj. Ten, ten rodzaj takiego, takiego sportu, w którym się bardzo dużo dzieje. Nie? Masz szybkość masz masz te nie wiem skoki jakieś takie wiesz mm -hmm. um, takie rzeczy które um, to jest takie atawistyczne, nie? że, że tylko się <grym> podobają rzeczy jako człowiekowi nie wiem, zwierzęciu które jest dużo już skoków nie? różnych mm -hmm. wachnić, machnić, nie wszystkie sporty które coś takiego się dzieje takiego tak 3D to są fajne nie? Mm -hmm. I, i, i to jest jeden z takich tego rodzaju sportów a, a ten a ale też jest, jest taka sprawa, że te motocykle są, są mocne. Tak. Mój motocykl Enduro, lekki, on, on to nie ma, 40, 45 koni, nie, jakoś tak, ale on waży 100 kilo. Mhm. To jest dwusów, pojemności 300 cm. I ten motocykl naprawdę potrafi, wiesz, jeśli masz, czujesz, że masz kontrolę nad taką mocą i, mm -hmm. i, wiesz, i on ją potrafi wjechać na metrowe, dwumetrowe, wiesz, praktycznie pionowe, jakieś kamienie, jakieś wzniesienia, jakieś takie przeszkody. Nie? I, I to jest dla niego nic. Nie? I on sobie mm -hmm. tam wskoczy, oczywiście ty musisz mieć umiejętność, żeby to zrobić, żeby się nie Jasne. zwalić, No i to, to taka, taka, taka świadomość, że ty patujesz nad tą mocą, że wiesz, że, że tam się fajnie coś dzieje, możesz sobie poskakać, przejechać, prędkość, tak to jest. To jest to, co jest taka y -hmm. takie klumie. Czyli troszeczkę szybko zmieniają się doznania. A powiedz mi jeszcze, bo w całym tym twoim pakiecie motocyklowym pojawiają się trialowe motocykle. Po co ci to? Tak, no trial jest takim. Hmm, to trial to jest takie chodzenie po linie. Y Akrobatyka, coś w ten desyjny bardziej, tak? Tak, tak, tak. Akro, taka, taka zręczność troszkę, bo trialówka to jest taki motocykl, w którym nie ma siedzenia. Mhm. Tak w skrócie. Jest, jest to taki rower z silnikiem, tylko że bez siedzenia. Nie? Mhm. I, i, I na tym rowerze yy, on waży wiem, 70 kilo, jakoś tak, ten mój trial. Na tym, na tym rowerze możesz zrobić no, praktycznie wszystko. To jest coś, co ci podjedzie pod pion. Pod jakieś, jakieś nie wiem, schody, pod jakieś takie przeszkody, co by się nie śniło, żeby tam w ogóle iść. Nie wiem, na rowerze to nie masz szans, nie zjedziesz na rowerze. W ogóle na, na trialówce jazda to jest takie zawsze balansowanie na, na jakiejś tam granicy. takiej taki granicy wiesz przewrócenia się. Tak? Mhm. Możesz iść na tylnym kole. A to, to jest y trochę tak jak mają małe dzieci, jak rozumiem, nie? bo one jak się uczą chodzić, to w zasadzie one tak balansują, że jak patrzysz sobie na nią, mówię, to co są wariaci. Dobrze, że one nie mają wyobraźni, bo. Gdybym miał wyobraźnię i uczył się chodzić tak jak te dzieci, to w życiu byś nie był w stanie chodzić. Nie? Bo to, to, jest, to jest właśnie A. ciągłe balansowanie na granicy ryzyka. Nie? I, i to, jest, to jest super spostrzeżenie, bo potem ja biorę te balansowanie i przenoszę na większy motocykl na 300. Okay. Ona jest, jest zupełnie inna tak, charakterystyką, ale ja nagle jakby. Jak zacząłem uczyć się jeździć na tylnym kole, to mm wiesz, -hmm. podrywać tak przednie koło, żeby tam wjechać, jakąś mm -hmm. dużą przeszkodę, żeby kontrolować ten, ten uniesienie i, i długość jechania, nie? to kompletnie nie byłem w stanie się tego nauczyć na dużym motocyklu. Mm -hmm. Na 300, na 690 trudno, za trudno. Te motocykle są za mocne, za ciężkie, nie? ale jak się tego nauczyłem na trialu, przełożyłem sobie to na 300. Uzględniłem oczywiście jakieś tam masowe rzeczy i, i, i wydajnościowe i, i, i pojemnościowe, to nagle potra, po, potrafię sobie to przełożyć na 690. I, I dzięki temu, wiesz, na takiej wyprawie y, ja się o wiele lepiej czuję. Ja się nie skupiam na walce z żywiołem, na, na tym, na, jest bezpieczniej, mhm. bo nagle to bardziej kontroluję i. i Przypomniałem się historię, którą mi opowiadałeś chyba właśnie w tym kontekście. Mówiłeś właśnie, że na jednej z wypraw y, kumple, którzy mieli te duże motocykle tam Niemki czy coś. I pamiętam, że zjeżdżaliście z jakichś schodów terenowych, no, nie, i oni tam we dwóch znosili te motocykle, po, po dwóch, tak. A, a ty mówisz, że tak, właśnie to... nauczony doświadczeniem Striala, po prostu sobie po tym zjechałeś. Tak, tak, bo ym, to, to akurat doświadczenie Striala to był, to był balans, nie, i, no, no. i taka. Świadomość, że jak ja się zatrzymam na motocyklu, to ja się nie muszę podpierać nogą. Nie? I, mm -hmm. I ja umiem tak zrobić, że się zatrzymam i przez parę sekund na przykład stoję pionowo. Nie? I tam sobie, mm -hmm. wiesz, kierownicę skręcam, coś tam porobię i nagle sobie zjadę. A jak, a jak nie masz takiej świadomości, to, to, to jeździsz tak jak ci skuterzyści po Warszawie: nie. nóżki na boki na pajączka. I jakakolwiek by była prędkość, to oni tymi trampkami zasuwają po tym asfalcie. Nie? I po co oni to robią? Ja, ja, ja nie wiem, tak? oni się jakoś chyba boją. Ale. Wiesz, no, wydaje to... mi się, że nikt ich nie uczył jeździć na motocyklu, prawda? Czy na skuterze. nie po prostu dostali do rozwożenia pizzy czy czegoś i śmigają dalej do przodu. Ale... No tak, ale jak wiesz, optymalizujesz to, robisz to x godzin więcej niż ja pewno jeżdżą, to, to jakoś <grym> powinieneś sobie znaleźć ten lepszy sposób, nie? A tutaj nie. To... Może nie, może nie chcą. Ale dobra, zostawmy na chwilę motocykle, bo, bo trochę już Jej. gadamy. Motocykle są super. I jedna rzecz jeszcze z motocykli. Ja bardzo cenię sobie Twoje zdjęcia i filmy z motocykli. To jest, się super ogląda. Zresztą, jak teraz patrzycie, to ja na przykład mam. W tym obrazku, który teraz widać, dużo lepiej niż było to jeszcze przed naszą rozmową, bo Krzysiek na to popatrzył, mówi za żółto, za zielono, za magentowo czy za jakkolwiek. Generalnie po chwili udało się ustalić mniej więcej obraz, który jest no, po prostu wystarczająco dobry. To nie jest obraz optymalny, ale jeśli chodzi o włożony wysiłek w ustawienie tej kamery, to naprawdę efekt jest zadowalający. No i o co mi chodzi? Krzysiek jest też przy okazji fotografem. Tak można o tobie powiedzieć, myślę, nie? Zdjęcia, które robisz na tych motocyklach, to też zawsze mnie fascynowało, gdzie ty, gdzie ty chowasz ten sprzęt, bo na motocyklu masz mało miejsca, nie? a ty zawsze ten aparat masz, pewnie jakąś może i wymienną optykę, coś tam jeszcze, i to jest fajne. Natomiast zacząłeś opowiadać mi jakiś czas temu, że wszedłeś też w dość ciekawą rzecz, czyli drony. Tylko w drony rozumiane w zgoła inny sposób niż zwykle. Czyli nie takie drony, które. Lecą spokojnie i coś filmują, tylko drony bardziej podobne do tej części endurowej, czyli jest dużo szybkości, dużo w górę, dużo w dół, dużo na bokie. Powiedz coś więcej o tym, bo drony wyścigowe, bo to o nich mowa, jest czymś no, niesamowitym i w zasadzie mało popularnym. Tak, tak. No. Ja, ja tak trochę mam, że te moje zainteresowania, one są wydają się wydają takie zupełnie od czapy, mhm. ale, ale one mają synergię dosyć spore, nie? Tak fotografia ma synergię z podróżami, to oczywista, tak? Bo mhm. jedziesz tam, gdzie są fajne widoki, no, może jechać do, do All Inclusive, mhm. ale ja wolę gdzie indziej, więc fotografia mi pasuje. Tak samo drony, wbrew pozorom, też mają synergię, ponieważ drony mi się zaczęły od fotografowania, od robienia właśnie filmików, tak? Każdy by chciał mieć filmik, kiedy jedzie na motocyklu, a tam mu dron nad głową lata. Jeszcze go taki. śledzi na przykład jakoś tam. Da, śledzi go na tle zachodzącego słońca i w ogóle jest, wiesz, the best, nie? To tak mi się yes. trochę zaczęło. Natomiast <słuch> <słuch> drony wyścigowe to jest taka trochę ewolucja, bo ja też jestem, no, hmm, powiedzmy, z takiego zamiłowania może trochę wykształcenia, takim elektronikiem coś tam sobie długie, jakieś lutuje, kabelki jakieś takie. Rzeczy robię, mam też drukarkę 3D, nie? Mhm. i no jak to połączysz to wszystko, to ci wyjdzie dron wyścigowy, bo dron, dron wyścigowy to jest Narodził się w takim właśnie Do It Yourself Community, czyli drony to są takie, takie wyścigowe to są takie, takie statki powietrzne, które ktoś zbudował praktycznie od podstaw. Wydrukował korpus, kupił jakiś tam silnik, połączył z jakimś tam sterownikiem specjalnym, tak, połączył z jakimś torem wideo i, i na końcu połączył z tymi, z tymi takimi goglami, tak? które sobie zakładasz na, tak jest. na oczy. I, no i ten dron polega na tym, że ma. Google wyświetla ci się obraz z kamery z drona, mhm. a sam dron jest zerobiście szybki. Tak jest, mhm. bo jest lekki, ma mocny silnik i na no i tym dronem się możesz ścigać, możesz sobie gdzieś tam latać po, po jakichś takich miejscach, typu, nie wiem, jakieś ruiny, na przykład mhm. fajne, nie? w którym tam wlatujesz w okna, przylatujesz przez piwnicę. No i to, co widzisz na ekranie, to bardzo często przypomina grę komputerową, taką, takie wyścigi. Kiedyś była taka real wipeout, 20 parę lat temu, nie? Także że, że się wiesz, latało. No, jak samolotem latasz, mm -hmm. tak? to jest bardziej zbliżone do, do samolotu. Jest, jest Ciekaw jestem jednej rzeczy. Jeśli masz takiego drona na okularach, prawda, 3D, mm. to jaki tam musi być szybki transfer, żeby jak masz duże opóźnienie, to po prostu pierdykniesz w coś, no nie? I tak, nie jesteś tak. w stanie tym sterować. Ja, jak to jest rozwiązane, powiedz? Skoro to A, jest, wiesz, jest tak ta. tam yy, tam jest yy, analog mało analogowo. W Analogowo. analogowo zwykle. Czyli okay. jest sygnał telewizji analogowej i tego opóźnienia tam nie ma, nie? tak naprawdę, ale yy, DJ Wife wprowadził takiego właśnie drona teraz niedawno. Czyli oni zrobili wcześniej taki system transmisji cyfrowej, mhm. a teraz zrobili swojego drona z mhm. transmisją cyfrową. Yy, I to jest tak zrobione, że, że no nie ma tego opóźnienia. To mhm. naprawdę fajnie działa. Super. I A duże to jest? Tak. Jak, jak wiedziesz sobie na te wyprawy, to bierzesz takiego drona w ogóle ze sobą? Nie, nie. Takiego nie. To, to, jest, to nie jest do tego drona. Do, na wyprawy mam takiego drona składanego, lekkiego, tam nie wiem, 200 gram czy 250 o, kurczę, jakoś tak poniżej, poniżej tego limitu. Tak, także mogę sobie go wrzucić w sakwy i jakoś tam bardzo nie cierpię. Natomiast ten. ten, ten Zamiast ten dwóch par są. są, są <laughs> tak, są, są większe. No one nie nieskładane, to już jest wiesz, Do innych zabaw. Swoją drogą, a propos dronów, widziałem z dwa miesiące temu fantastyczny dokument nagrany no, przez Red Bull'a, prawda? Przy wyprawie Andrzeja Bargiela na K2. I tam w ogóle drony pełniły niesamowitą rolę, bo to nie wiem, Bartek Babargiel, Bargiel, czyli ten brat Andrzeja, zmodyfikował drona i, i dzięki niemu Jemu był w stanie pokazać to co się dzieje rzeczywiście na tych wysokościach tam tak. 8 tysięcy i więcej prawda i nawet uratować komuś życie. To jest też ciekawe story polecam na, na stronie Red Bulla. Cała ta historia z 2 jest jest no, udokumentowana. Fantastyczny dobra lecimy dalej mamy drony. Mhm. Które wspierają twoje zamiłowania podróżnicze, bo taka jest ich cela, taka ich, taki jest ich cel. Natomiast to, gdzie się spotkaliśmy jakiś czas temu i pokazałeś mi bardzo podstawowe, pamiętasz, rozwiązania wejścia na bardzo trudną ściankę wspinaczkową. Chciałem powiedzieć, że z Krzyśkiem spotkaliśmy się na. No na ściance wspinaczkowej właśnie, gdzie wtedy byłem jeszcze bardziej zielony niż jestem teraz. Natomiast razem z bratem próbowaliśmy wejść na jedną trasę, wydawała nam się niesamowicie trudną. Krzysiek popatrzył, powiedział, że można to zrobić inaczej. No i trochę nas zawstydził, nie? ale dzięki temu już parę rzeczy się nauczyliśmy. O co chodzi z tą spinaczką, Krzysiku? Jak ona się mywa w ogóle do całej tej zabawy motocyklowej? Bo jak rozumiem, tu jest również synergia i wsparcie jednego obszaru przez drugi. No trochę jest tak. to wspinaczka jakoś mi się tak pojawiła w życiu chyba już ponad 10 lat temu i ja chyba mam jakieś takie predyspozycje takie, takie, takie fizyczno-umysłowe do tego, po prostu uwielbiam to robić. Niezależnie od wszystkiego, tak? Jak jest wchodzenie gdzieś po jakichś, wiesz, drzewach czy, czy jakichś mm -hmm. innych tych rzeczach, to zawsze to, 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 to miałem, nie? Mm -hmm. No i e, wspinaczka ma to do siebie, że mm, też te, jest związana z wyprawami, też może gdzieś tam się cię wspinać, e, gdzieś tam jeździć, prawda? Natomiast ja wolę się wspinać na, y, na, 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 na halach, tak? W jakichś tam sztucznych ściankach wspinaczkowych, mm -hmm. a konkretnie na bulderach, czyli takich wspinaniach bez liny. Mm -hmm. gdzie się wspinasz tam z dwóch, trzech metrów i, i zeskakujesz. Na, albo wchodzisz przez górę, albo zyskujesz na miękki, materacie. Mhm. I, I to jest taka dyscyplina fizyczna, w której sportowa, już olimpijska, w której um, używasz bardzo dużo siły w krótkim czasie. Tak, 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 i to, i to jest. To jest to jakoś mi to bardzo pasuje, tak. I, ten sam rodzaj wysiłku, bardzo dużo siły, chyba, chyba że ktoś umie, ale zwykle jest to bardzo dużo siły w krótkim czasie, jest na motocyklu enduro. Tak. Mhm. Jednak jest i to jest podobno troszeczkę mięśnie, tak, czyli dużo jest w nogach, dużo jest no, w całym ciele, tak, w rękach, czy trzeba jakiś przykład pocisnąć, czasami kierownicę, czasami coś przerzucić. Ten, to ta się uzupełnia, tak, bo jak rozmawialiśmy, ja, jakbym miał na przykład uprawiać pływanie, tak że tam się trenować, tak. To mi nie pasuje. Mm -hmm. <laughs> Także że, do żadnego, jakby tej te, te rzeczy, którą robię, jest to zupełnie inny wysiłek. Eee, poza tym ja nie lubię zimnej wody. <laughs> Więc to kompletnie mi tak, takie rzeczy nie pasowały. No i, i ta wspinaczka zostaje. I ja po prostu uwielbiam się wspinać, uwielbiam to, to robić. Robię, robię, tak normalnie, jak powiedzmy, nie ma ci tam pandemii albo różnych innych przeszkód, to, to, to tak dwa i pół razy tygodniowo sobie liczyłem, się wspinam. O, no to konkret. Tak, tak. No, i. No jedna, jedna z rzeczy, które trzeba robić. To teraz tak. Mamy tą, znaczy, jeszcze się cofnę trochę. Wspinaczka i enduro. Słuchaj, i te wyprawy. Przecież to też można połączyć. Jak jedziesz w jakieś dziwne miejsca, wiesz, poruszasz się po górach. W tych górach są skały. Bierzesz sobie ze sobą wtedy, nie wiem, linę, buty, szpeju trochę i, i popylasz po tych skałach? Nie, nie, tak, tak nie robię. To. Jednak miejsce na motocyklu jest ograniczone, tak? Jakby jeździł terenówką, to, to może znalazł ten. A, a, a natomiast na motocyklu, no nie wiem, 20 kg można wrzucić, tak, I żeby było w miarę komfortowo. I każdy wiesz, kilogram jeszcze podniesiony nad ziemię, to tak jak jakbyś miał jakąś szczotki czy coś próbował, coś na nim postawić ciężkiego, to, 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 to wiesz, to, jak to się będzie trochę, się tak. przewracać, tak? Więc ja tu bardzo optymalizuję ciężar, yy, oczywiście tak. W ramach granicach rozsądku, Jasne. żeby jednak pewne rzeczy, rzeczy wziąć, ale to tak się nie, nie sprawdza. Yy, kiedyś próbowałem, natomiast hmm, jest, to, jest to bardzo trudne, tak, żeby gdzieś tam się powspinać, bo, bo t, tam też nie ma tras. Nie? Mhm. No, cała zabawa odkrywcy, nie? Przecież tradycyjne wspinanie. Tak. tak, tradycyjne tak. Z jakimś tam alpejskim, tak, czy coś. No, no tak, ale. Hmm. Okay. No to już jest hardcore, tak? W ogóle jest hard sobie. jesteś basta... 3 dni od szpitala i masz iść po nieubezpieczonej skalę. No nie no, masz dokładnie jakieś ciężkie wiesz. Ludzie nie wiedzą jak cię asykurować, cokolwiek ci się stanie, to nie ma jak go przylecić. To jest. To... No nie wiem czy mi się odnosi. Za duże ryzyko jednak. jednak. Dużo, dużo, grubo. Za dużo grubo. na raz. Dobra, spoko. E, czyli trenujesz sobie do motocykli, można powiedzieć, na ścianie. Oprócz tego jest to wielki fan. Co się dzieje w czasie pandemii? Bo mówisz, że trzeba zajmować się w ogóle czymś, co jest niemalże niegodne, tak wiesz, wyszukanych imprez sportowych czyli bieganiem. Tak, tak. No, ja z pewnego czasu biegałem kiedyś. Tak, kiedy potem tak przestałem troszeczkę, a teraz już jakby właśnie to i tak mniejsza dostępność powiedzmy tych sal, ścianek spinaczkowych, sobie pobiegam sobie tak. Mhm. Ostatnio. Coraz jakby udaje teraz pracuję nad na przykład długością tak i ilością. Mhm. Zaraz się przerwę na takie bardziej jakieś interwałowe, intensywne rzeczy. No, i, i to też mi to też mi się uzupełnia z, z tym stojazem na motocyklu, bo. Mhm żeby żeby mieć tą kondycję, taką do, do tego mocnego, wiesz, walania po górach czy tam gdzieś mm -hmm. po, przez dzień, albo, albo nie, nie daj Boże, na wyprawie przez dwa tygodnie, to ty naprawdę musisz mieć dobrą, taką całościową kondycję, tak? Czyli nie tylko siłę, ale też wytrzymałość siłową i, 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 i sam i w ogóle wytrzymałość, tak. I mm -hmm. Ten układ ten serce, płuca, tak, to powinno. To powinno być. Top perfekt, tak? Na mm -hmm. tym Tomu się, tym się po, powinno budować, wiesz, te poszczególne. Kolejne inne wytrzymałości, nie? to lubię robić. Mieszkam przy lesie kabackim. A to jest fascynujące, jak ty o tym wszystkim opowiadasz, gdy jedno wynika z drugiego, łączy się do kupy, wiesz, to wszystko pod te wyprawy, a cała reszta, mimo że ta wyprawa jest tylko na, nie wiem, raz w roku albo pewniej bywa, że rzadziej, jak jest taka kiepska sytuacja, a to cała reszta, wiesz, treningowa jest nie... no, po prostu przygotowaniem do tego fajnego, oczekiwanego momentu. Dobra. Zamknijmy to na chwilę i wróćmy do tego, co obiecałem na początku, czyli o tej małej petardzie końcowej. Hmm. O co mi chodzi? Jak słucham tego, co ty mówisz, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, boże, skąd ty masz, chłopie, na to czas, a drugie, chłopie, skąd ty masz na no to pieniądze? A ty mówisz, że to wcale nie jest takie oczywiste, że to jest drogie i czasochłonne. No to teraz trochę wysyp się, proszę, z tej wiedzy eksperckiej. Okej, okay, uh, to, okay, to czemu, czemu to... Jak można zrobić, żeby, żeby to jakby nie kosztowało miliony monet? tak? Eee, na przykład weźmy, weźmy sobie przykład wyścigów motocyklowych. Mm -hmm. Każdy ci powie, że wyścigi, wyścigi motorowe, w ogóle taki motorsport jest super drogi. To Spok, najdroższe dziesiątki. Na świecie. Tak, tak. Ty, dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie i w ogóle sponsora i tylko to robić w życiu. No, mm -hmm. no nieprawda. <laughs> po pierwsze, możesz amatorsko sobie jeździć na enduro, ale. To, to, to wiadomo zawsze i mhm. albo pół możesz mieć puchar i tak dalej polski polski się brać uczestniczyć i tak dalej do tego nie trzeba mieć super motocykla ale jeśli chcesz to zrobić torowo powiedzmy nie nie, nie kręcą ci jakieś takie mm, błoto na przykład ci nie kręci mhm. tak <laughs> brud i chcesz to zrobić na asfalcie jak, mhm. jak wiesz to nie musisz kupować. Jakiegoś BMW 1100, coś tam, czy, czy jakichś takich super mocnych maszyn, które Ale dużo kosztują. Jakby... Możesz, możesz, może nie musisz. Możesz zacząć z takiego, z takiego low key, tak? z takiego. I no ja tak chciałem spróbować, tak? Zobaczyć sobie, jak to jest, tak sobie wiesz, pojeździć po takim, po takim torze, nie? Pościgać się z ludźmi, którzy. I, I to jest taka zupełnie troszkę inna jazda, tak? Bo tam jest jednak. Jednak jest to bardziej przewidywalna, ten, ten, ta szosa. Tak, to nie jest, że błoto, w którym masz uślizgi, jakieś nie wiadomo co. Mm -hmm. tak, ale jak to jest? Tak spróbować, nie? I y, y, tu, jakiś czas temu, myślę, że to było ze trzy lata temu, y, kolega ze stajni motocyklowej y, zaczął organizować grupę osób, która, mm -hmm. która zrobiła, zorganizowali puchar polski w wyścigach motocyklowych w klasie 250 cm. Mm -hmm. W klasie, która. Mm, Czyli szklanki, Pojemności szklanki, żebyśmy byli precyzyjni, tak? <noise> tak? Tak. W klasie, która obejmowała motocykle. Yy, Oprócz nie pamiętam, chyba 86 roku teraz. Yy, to konkretnie Hondy CB250 yy -y -y. w rodzaju GK, tak? To były jakieś tam podtypy. Natomiast yy, te motocykle. Yy, są to normalne takie powiedzmy drogowe motocykle, które kupisz za 1500 zł, mm -hmm. tak, już takiego, takiego w stanie wiesz, półagonalnym. I to mm -hmm. jest idealny wtedy motocykl do przerobienia na wyścig. Idealny, bo co ty robisz? Ty bierzesz ten motocykl, odkręcasz z niego wszystkie niepotrzebne rzeczy: jakieś światła, kierunkowskazy, prędkościowe, w ogóle do kosza. To, albo, albo na jakiś motobazar, wiesz, ktoś to kupi z pocałowaniem. Nie? Możesz tam pomalować ramy sprayem, jakieś takie wieś, porobić rzeczy, żeby to się nie, nie, nie rozsypało mhm. i teraz a, oczywiście silnik rozkładasz. Silnik się rozkłada, czyścisz, kucujesz, w ogóle wymieniasz jakieś tam w tym motocyklu akurat tak jest, że cały dół silnika, szli skrzynia biegów, korba, to jest, to jest idealne, to zawsze działa, to się nigdy nie psuje. Kiedy tak. co się psuje, to, to tam góra silnika, yy, jakieś popychacze, takie wałki popychaczy zaworowych, no to wiesz co tam się psuje, jak ten to wymieniasz za 300 zł? powiedzmy kupisz nowy, czy używany w dobrym stanie <noise> i składasz ten silnik, wkładasz go w ramę, dokręcasz koła, no kupujesz te nowe gumy. Tak, bo, no dobra, bo to jest jasne. 40-letnie gumy, jak już wcześniej ustaliliśmy, to nie jest dobry patent, drodzy Państwo. Nie, nie. nie. Kupuje się normalne, wyścigowe, nie wiem, jakieś awony albo coś takiego, co, co się nie da tym jeździć po drodze, bo jest zakazane i to są takie specjalne gumy i ten. No co, jakiś nowy łańcuch, co jeszcze trzeba nowego? Owiewki. Ale takie wiesz, owiewki torowe, nie? Ale te owiewki to mm, bardzo często ludzie robią własnym potem albo przypadki. Jak ta 3D na przykład? Taki... Czy tam jeszcze Oj, jakieś? O nie, nie. Wiesz, to jest już takie bardziej tradycyjne, to jest żywica, włókno szklane. Okay. No bo musimy mieć jakąś formę. Czasami hmm. się coś tam od kolegi kupi, no, ale taka owiewka to ona, no, nie pamiętam, do kilkaset złotych może kosztować, tak? Trzeba okay. ją trzeba polakierować, porobić. I, I nagle masz motocykl za. No, nie wiem, tak z minimum, no parę tysięcy złotych to, to musi kosztować. tak mm -hmm. to, to minimum, tak? żeby te to wiesz, no gumy 1000 owiewka, 500, tu 300, to ten coś tam tak się, pozbiera. się pozbiera. To się pozbiera. Tak, tak. No ale taki taki motocykl robisz, no ja robiłem dwa lata. Mm -hmm. Więc to się rozkłada te, te kilka tysięcy złotych na, 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 te, na te dwa lata. No i potem, y, potem musisz mieć tam licencję, y, która jest bardzo łatwa do, do zdania, do zdobycia. Mm -hmm. y, y, no i albo możesz jechać na trening, takie są oficjalne treningi, na przykład w Torze Poznań mm -hmm. y, lub w, w Radomiu, nie wiem, w, w różnych miejscach w Polsce mamy takie treningi. Y, trzeba ten motocykl się przewieźć na przyczepce. Mm -hmm tak zapłacić za ten tam paręset złotych za ten trening no i potrenować ale możesz jeździć też w tym pucharze w którym zacząłem mm -hmm. jest normalnie puchar polski w tej klasie hond i te wszystkie hondy są takie same mają nie mogą być przerobione na jakąś tam modłę nowoczesną tak zawieszenia są takie same silniki są takie same mm, więc w tym pucharze liczą się umiejętności. Mhm, no tak. nie, liczy się rider, ten co ma w głowie jak on jeździ, a nie liczy się za bardzo tam ten, ten silnik, ten, wiesz, no, no są Będzie gorsze, do przodu. <laughs> tak, tak, tak. Super. tak no Super. I, i wiesz, w ten sposób możesz wejść w motorsport i naprawdę się fajnie tymi motocyklami da pojeździć, bo one są lekkie, one trochę tam mają koni, to nie są jakieś wiesz, dziadkowozy, to naprawdę jeździ. Ba, ludzie jeżdżą na Wespach. I w naszym o, klubie sportowym no tak. masz, masz normalnie wespiarzy, które przerabiają takie stare skutery na wyścigówki. No I na tak. tych skuterach, wyścigówkach, normalnie wiesz, jeżdżą na tym torze, się ścigają. W ogóle jest Ale w te tej samej skute. klasie, co i nie wiem, te nie, twoje nie. Honda? To jest co innego, tak? Jest inna klasa, tak, ale jest tam, wiesz, no myślę, że jest kilkadziesiąt teraz osób, które normalnie w tym jeździ. To też jest, wiesz, fajne. amatorski tematy. fan po prostu, nie? Tak, tak, no dobra, tak. ale poczekaj, z... bo, 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 bo rzeczywiście budżet określiłeś, nie jest jakiś dramatyczny. Natomiast kiedy ty to wszystko robisz? No bo to jest też takie zastanawiające, bo przecież kiedyś <sum> trzeba pracować, kiedyś trzeba zająć się rodziną. No i jest trochę tych rzeczy do zrobienia, nie. No jest, jest, no to wiesz, kwestia priorytetów, nie? Że możesz coś, robisz, ustalasz sobie priorytet i robisz coś w zamian, tak? No, albo możesz zobaczyć sobie tego Netflixa, posiedzieć, coś tam po, 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 porobić w domu, skopać ogródek, albo możesz jechać do garażu i, i wiesz sukcesywnie, krok po kroku, godzina tu, dwie godziny tam i za, za parę miesięcy, lat masz, masz zrobiony sprzęt, tak? Czyli tutaj cierpliwość i wytrwałość to też jest kluczowy element. Ja bym Cały powiedział, że, że to motywacja. Mm -hmm. Nie, że z tego wychodzi ci cierpliwość. To może to uzupełnia cierpliwość, mm -hmm. tak, ale no trwałość osiąg osiągasz tak, że, że, że ty chcesz to robić, że to, że to cię interesuje i, i, i jakby sam znajdujesz ochotę, żeby wstać z tego fotela, wiesz, pojechać do tego garażu, zejść i gdzieś pojechać na, na jakiś wyjazd i coś zrobić. Tak? Mm -hmm. Jak tego nie masz, to sobie... znaczy, że to nie jest dla Ciebie. Jasne. Coś innego trzeba robić wtedy. Okej, okay, i chyba tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zamknąć tę zabawę, bo jeśli to nie jest dla mnie, to ja po prostu tego nie zamierzam robić. A jeśli jest, no to już trzeba znaleźć w sobie tę wewnętrzną motywację, a potem cierpliwie i wytrwale cisnąć. Do końca zresztą o cierpliwości i wytrwałości jest tu gdzieś jakiś film, pewnie go podlinkuje, bo nagrałem go już parę tygodni wcześniej. Krzyśku, dzięki wielkie. To jest fajne. Myślę, że podłączymy tu trochę wideo z Twojej produkcji. To będzie bardziej wiadomo, o co chodzi, czym się różnie duro od wyprawy, od triala, od wyścigówek, od wspinaczki, w ogóle, no nic. Jasne. Liczę na to, że podłączymy tutaj trochę tego towaru i będzie to no, bardziej atrakcyjne do oglądania. Dzięki temat czas... za rozmowę. Dzięki krzychu, to jest super. No, dzięki, dzięki. Wam też dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy kolejnym materiale. Pa pa! Cześć. Cześć.